87 stypendiów, w tym 70 za wybitne osiągnięcia naukowe i 17 za osiągnięcia sportowe, przyznał w tym roku prezydent Łomży. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w publicznym gimnazjum nr 1. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2011-2012. Moja mama mówiła mi tak: synu, ucz się, bo nauka to potęgi klucz. Ja myślę, że to jest również zachęta do tego, aby pracować nad sobą. Jest to taki bodziec moralny, że za pracę, za wytrwałość, za ten talent jest pewne wyróżnienie i materialne. Przez 10 miesięcy 28 uczniów szkół podstawowych będzie otrzymywało stypendia w wysokości 80 zł, 20 uczniów gimnazjów po 120 zł, zaś 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 180 zł. 17 osób, które otrzymały stypendia prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia sportowe, będzie otrzymywało przez 10 miesięcy po 110 zł, niezależnie od typu szkoły. Na pewno jest to bardzo duże wyróżnienie dla nas. Jest to podsumowanie naszych osiągnięć, naszego trudu i jaki włożyłyśmy w to wszystko, w ten sport, więc na pewno wielka radość. No, jestem bardzo zaskoczony i się nie spodziewałam, że je dostanę. O stypendium naukowe mogli ubiegać się uczniowie z bardzo dobrą oceną z zachowania, wykazujący się nienaganną postawą, posiadający średnią ocen co najmniej 5,4 w szkołach podstawowych, 5,2 w gimnazjach, 5,0 w szkołach ponadgimnazjalnych lub będący laureatami bądź finalistami olimpiady przedmiotowej co najmniej na szczeblu województwa. O stypendium sportowe mogły ubiegać się osoby posiadające co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, które zdobywały medale na imprezach sportowych rangi co najmniej ogólnopolskiej lub startowały w międzynarodowych zawodach sportowych.